Witam na moim kanale, mam na imię Lita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam, mój dzień. Witajcie kochani, dzisiaj filmik zakupowy, idziemy znowu do Kotona na kolekcję letnią i Was zapraszamy razem. O, to mi się podoba. Ładne? Sympatyczna, nie? W ogóle co ona ma w składzie, bo taka... No właśnie... To nie byłaby bawełna? Jakoś? Teraz sprawdzimy. To chyba na dole będzie w składzie. A to do apty. No, bo aż wiecie, ciekawe tutaj jest. Chyba na pierwszej stronie będzie. Kumasz. Anna Kumasz. Koton. Panu 20. 20%. Czyli bawełna. I 80 czego? Ramien, co to znaczy? A nie, nie. No ale trochę jest bawełna. Trochę bawełna, trochę coś innego. Tylko tu macie cudzienki, co? No tak, tak. A tu faktycznie większe. Zobacz. To się na białe patrzy. Aha. Ale białe są fajne takie zresztą. Jaki właśnie ten materiał taki niezrozumiały? Ale w ogóle bardzo sympatyczne. Ale no, właśnie tak to jest. To będzie ok, to na chwilę. Pod koszulkę raczej. Pod to by trzeba było. To jest to na kimś nie ma. To jest henna. To są inne, nie? No, to są inne. Ale to są ładniejsze tak naprawdę, nie? No one tutaj będą dalej się sprawdziły, nie? Ale jest 40 i jest 34, no to jest... Ale wiesz, 34 też może być, bo ona jest tutaj na gumkę. No to chodź, weźmiemy ją. Spróbujemy. To jest dziecinne. Chodź tam dalej. To jest potrzebujemy. Jakieś muzeczki są. Fajne. A patrz, a ta? Ceglasta. Też fajna. Tylko materiał jakiś taki dziwny, nie? Ale wiesz co, wydaje mi się, że będzie dobre na takie lato. Tak, że stół jest jeszcze. Nie będzie gorąca? Ta nawet bardziej mi się podoba, wiesz? Ja jest bardzo ładna. Taka szykowna jeszcze. 38. To masz 36, to znaje ktoś do wyboru. Okej. Okay. Zobacz, jaka ładna. Bardzo mi się podoba. Ta jest super. Bardzo mi się podoba, zobacz, spódnicę. Taki trochę orientalny styl. Na przykład taka bluzeczka do tego, bo się podoba z wami. Aha. Te bluzeczki też fajne są. Mierzymy? Mierzymy, no jak już jesteśmy, to mierzymy. Tak, teraz zobaczcie, jest to rozmiar. A, 36. 36, no tutaj. Mamy duże rozmiary. 34, okej. Okay. Próbujemy taka malutka, ale... Okej. Znowu ja... Tak, tak. A to jest bardzo zażywacie. No tak bardziej jest zakryto, tak, tak. Ale ładne kolory mam teraz. Zobacz, tutaj jest jakaś taka. Takie typowo letnie, trochę taka imitacja lnu, wydaje mi się, tak, robią, wiesz? Chyba to będzie się wniosła. Nie zdążę, gdzie będę się wniosła. Tak, ładna. Tutaj liberalnie, ale to jeszcze opuszczona, bardzo ładnie to wygląda. No, ale do czego? Tylko patrzymy do czego, ale wydaje mi się, że w tej bardzo ładnie też byś wyglądała. Jak będzie się ładnie układała, no to tylko bardzo ładnie to wygląda. Tam jeszcze widziałam sukienki. No, patrz. Kwiatki. Sukieneczka. Bardzo ładny model. 34. Tam z tyłu są. Wszystkie jakieś takie malutkie, nie? 36 ja bym potrzebowała. To jest ta sama. To by była tutaj 42. Ta jest 44. 38. I? Jest szansa na 36? 36. Nie! Wszystko, wszystko. Wydaje mi się, że będzie bardzo ładna. No, to kolor będzie bardzo ładna wyglądała. Kolory w ogóle fajne. Tak, tak. Dzisiaj poszłam ciemnych kolorów na kupułam. Są jasne kolory. Patrz, jeszcze jest taka ładna w groszki. Ale ten materiał już mi się nie podoba. Taki... No tak. Będzie miał, nie będzie oddychał. Nie, a, będę cała mokra. I tak sauna tutaj jest, to... Tak, tak. Znaczy, tak nagrywam, żeby było... Pita? Pita? Zobacz tutaj, co znalazłam. Przepiękną sukienkę znalazłam. Co myślisz? Ja ostatnio taką wywaliłam. Tak?
No, bo widziałam gdzie, chociaż ona obcisła mnie była, ta nie, nie jest obcisła. Ta nie jest obcisła, jeszcze te farbanki ma fajnie, tutaj też się nie wygląda. Super, to tam wychodzi, można przymierzyć. To jest za proste jest, ale to jest taka żółta, zobacz. Ale materiał mi się nie podoba, on taki jest bardzo twardy, nieprzyjemny. Aha, dobra, to idziemy dalej. Tutaj, to jest, aha, taki komplecik fajny. Zielony. Fajny, nie? Ale wiesz, że kolor świetnie będzie ładnie ze sobie wyglądał, zielony. Tak. No i fajnie też chwać. Dobra, biorę się, ale ktoś to trzeba będzie większy. Bo wtedy chipsów pojadłam. Jaka spódnica piękna. Koniecznie. Nawet mi się bardziej przypodoba niż ta. Tak. Nawet bym odwiesiła od razu. Wiesz, do czego by też pasowała tam ta koszulka, co pokazywałam ci na ręczkę. Ona miała taki chyba odcień takiego brązu trochę. Co nie? Aha. Tylko jaki to jest rozmiar? 38. 38, a tam? 38. Jak ma tylko te musi wziąć. A tam ostatnio to? 40. No to ta musi być. Ojej! Co jest? Podoba. To jest też ładnie. A ta? Jak myślisz? Zaraz zobaczę. Bo to też jest ładna. Ty 36 bierzesz, nie? Tak. Aha. Tutaj to jest też 36. To biorę 36. W takim razie. Tutaj jest 30. Ja cały czas nagrywam. Tak trzymam, żeby to. Tutaj nie ma 36, jest 38. No dobra, no to nie będzie to się. Przecież nawet możesz 34 wziąć. Bo ona jest na gumce, ona jest luźna. 34 tylko jest. No to też 34. Ona jest luźna. No wziąłem dla ciebie już. Wziąłem. Ty zobacz, ile mi bierze mi się. Tak. Ale ładne są. To już męskie, tam nie? Są jeszcze jakieś. Ale to są chyba nastoletnie. No ale nieważne. Można wziąć większy rozmiar ewentualnie. Tu jest taka, ale to ona jest długa, nie? Jeszcze też. No ładne. Fajnie, prawda? No. Ale do czego bym zależała, trzeba od razu mieć do czego, nie? No ale jak masz spodnie jakieś, spodenki. To właśnie nie ma. Spódnica. Masz tą spódnicę ciemną, ale to ciemne spódnicy mogą być. Do tej granatowej? Aha. Czekaj, nastawiłam się na sukienki. Dobrze. Tak, patrzcie, dla ciebie znalazłam tutaj. Kwiatuszki. Ale jeszcze jak podpisane, zobacz. No. To bym nie pytała o jaki. No właśnie by się nie pytała, już byś wiedziała, nie? Tutaj dla chłopaków jest? To wracamy tam, nie? No, idziemy, idziemy. A patrz, a tutaj takie coś? Ta ramionczka. Większy rozmiar wziąć? Zobacz, niebieska jest bardzo ładna, mi się wydaje. A to ona taka jest tutaj. A ta jest jeszcze jakaś kolorowa, zobacz. Aha, tak. Ale ta tak bardzo, bardzo ładnie wygląda, mi się wydaje. No na plaży, wiesz? Taka plażowa. Większą by trzeba było wziąć. 36, 38. No, 38 by trzeba było wziąć. 40. Nawet 40 można zobaczyć, wiesz? Bo tutaj jak są rozmiary takie. No, tutaj nie ma rozmiaru. A nie ma, nie ma tego? Nie, a tutaj czekaj, nie ma. Czekaj. 38. No, to tam można brać. Tak, to bierzemy tam. Zobaczymy. O, wystarczy! Nie mogę wyrzucić. Zobaczcie, jak wygląda. Ty nagrywasz? Tak, nagrywam. Proszę bardzo, cała szafa. Nie, my wszystkiego też nie będziemy. My poprzymierzamy. No. Tak, to tak. Okej, okay. No to szybko. To cukierka, pierwszą cukierkę. Tak, tak. I ty dwa też sobie zaczynasz. Tak, oczywiście. Lubię pieski. Tak. O, fajna, nie? Jest przycudna. Ale nie jest jeszcze mała właśnie w tym miejscu? Nie. Nie. Super, nie? Przycudna jest. Fajna. Mhm. Wiesz, jasny kolor, latem, super. I zobacz, ona tak ma fajnie tutaj wyprofilowany ten, dekolt, że nie jest za głęboki, a nie jest, jest za... Tak. Bardzo fajnie. I kolor jest taki i piękny. Bardzo ładnie. Zobaczysz cenę, to jest piękne. Cenę zobaczę. 150. Mhm. Taką sukienkę. Mi się bardzo podoba. Ale nie bada, że w tym miejscu właśnie w piersiach jest
za mała, że chciałoby się tutaj obszerniej bardziej materiału? Nie, mi się wydaje, żebyś wtedy miała tutaj taką dziurę, wiesz? Żeby ci się taka dziura robiła, by ci wisiało. Jaki to jest rozmiar? To jest rozmiar 36. Aha. No, ja uważam, że super, co? Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejna. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Wychodzę. Wychodzisz. Ta-dam. To też jest super. Też ładne, nie? Też jest super. Ale cały czas mam takie wrażenie, że tutaj jest za mało, ale to chyba nie. To jest takie... Nie, ale ty masz jeszcze luz tutaj. Przy tych i wiesz co, ona jakoś tak nie przysypuje, nie? Nie, nie. Ale właśnie jest fajnie, że to jest tutaj na górce i wtedy wyszczupla. Super. Kolejna bardzo przyjemna sukienka, materiał taki bardzo fajny, długość fajna. Bardzo ładna. Zobaczysz ile kosztuje? Jak się zobaczy? 150, tak samo. No, ja mówię tutaj o gotówce, nie? 150. No super. No. Bardzo. Który ci się bardziej podoba? Pierwsza, druga? I ta, i ta mi się podobają tak samo. Okej. Mhm. Tak, tak. Mhm. Ale mi się nie podoba, te szelki tutaj jakoś tak dziwnie tutaj się układają. Aha, bo tu są takie szelki. No i one nie wiadomo co z nimi zrobić. Tak, bo tu normalnie powinno być opuszczone. Jak tak robi, to nie, to wtedy to brzydko jest. Wygląda, no. Jest. Ale ogólnie sukienka ładna. Tutaj tak, ale mi ona nie pasuje. Chyba to jest cena? Cena jest 130. 130. Dobra, no to nie. Nie, nie, nie. No ale krzycząca się, bo ona że... Ale nie, ładnie. W czerwonym cię ładnie, bardzo ładnie. Mhm. Nie podoba mi się. No, źle się układa. Jakaś dziwna tutaj jest, nie? Taka dziwna tutaj jest. Tak, tutaj się źle układa. Tutaj by ogóle... Można coś jeszcze włożyć. Tak. Tak bez sensu. Nie pomarańczy, myślę, że myślę, że to jest miejsce. Myślę, że melony. 150. Nie, to odpada. To odpada. To odpada. Piękny, odpada. Ale model. Tak, tak. Model beznadziejny, no. No, ale ona ładnie wygląda, no co ty? Ale to jest ta malutka. No dobrze, ale co w niej nie pasuje? Nie, tutaj wszystko pasuje. Okay. Tutaj większe 38, no ja właśnie ci... Tak, są. Mówiłam ci właśnie o tym. Tutaj ona taka... No nie to, że tak bardzo ciśnie, a taka jest wiesz, no tak ona się rozciśnie. Tak, tak, ona się rozciśnie. Ale ona jest przepiękna. Mi się bardzo ona podoba. I idealnie do ciebie pasuje ten kolor. Prawda? I przepiękna tutaj? Jest. Przepiękna. A możesz na przykład pociągnąć sobie do góry, jakbyś chciała sobie tak o mieć na przykład? Możesz, nie? Też możesz mieć. Możesz bardziej dekolt jakby zamknąć, no. Ale ona zdecydowanie lepiej wygląda, jak masz obniżone. Można jedną otworzyć, jedną obniżyć? Tak, przepiękna jest. Na plaży w ogóle wychodzi na to mieście. Super. Zobacz, cena 130. O! Super. To jest takie 150-130. Przepiękna jest. Bardzo mi się podoba. Super. Fajne, nie? Taka plażowa sukienka. Tak, tak. Tak, tak. Super. Ma wycięcie na plecach, także idealna na plażę. I kolor bardzo ładnie do ciebie pasuje tutaj. Nie ma tylko ceny potem napisanej. Aha. No to sprawdzimy potem. Tak, bardzo ładna. Ale jest ten kolor oczu w ogóle, nie? Tak, tak. Od razu jakieś takie bardzo niebieskie wyglądają. Tak, bardzo mi się podoba. Super. Też mi się podoba. Super, nie? Uh-huh. Ma fajne kieszonki. Tylko to się nie zawiązuje, to po prostu jest dekoracja. Tak, tak, ale a bardzo ładne. Tylko właśnie nie wiem, czy nie jest za duży. No nie, nie? Nie, on o tak, luźna powinna być, no. A nie dziwne jest ta długość spodni, nie skraca mi. Wiesz co, nie, bo ty jesteś wysoka, więc u ciebie to trudno, trudno by było cię skrócić, naprawdę. Okej. Okay. Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Cena? Nie uciekam. Cena? 150. Spódnica w ogóle tak mi się podoba. Mi się bardzo podoba spódnica. Spódnica jest bardzo ładna. Ale ona pójdzie do różne koszulki tak naprawdę. Może tak? Zobaczyć ceny jej? Ceny zobaczę. 130. Okej. Okay. Ta bluzka, ale nie wiem. Bluzka, masz białą bluzkę taką, co kupiłyśmy z tym? Tak? I super będzie pasowała. Tak? Super. No to jeszcze tą pomarańczową na okej. Okej. I tutaj pasuje do tej spódniczki, ta żółta bluzka, ale mi się wydaje, że tamta spódniczka ładniejsza. No też mi się wydaje. O wiele. Taki materiał śliski. Tamta ładniejsza. To sprawdzamy, co sprawdzamy.
150. Taka sama cena, no to tamto jest lepsze. Luska. Luska 80. No to i koniec. Koniec, no. Się odezwiemy za chwilę. Okej. Okay. Witajcie kochani ponownie. Właśnie wróciłyśmy z zakupów. Zakupy zrobione, bardzo udane. Tak. A nie pokazałam wam, co kupiłam. Jestem ciekawa znowu, żebyście obstawiali właśnie. Co tam, tak, kupiłaś? Bo wszystkiego nie wzięłam, nie wszystko pasowało, nie wszystko się podobało, no i trzeba było wybrać, żeby nie było oczywiście znowu za dużych zakupów. Tak naprawdę no, poszłam po kilka sukienek na. No i chyba się udało. I bardzo się udało. Tak. Dzięki Gabi, no. Bardzo fajne kolory, więc dajcie znać, co obstawiacie, tak. Które sukienki wam się podobają. W ogóle koton bardzo fajny, prawda? Tak, tutaj. Tak. Kolekcja fajna. Kolekcja fajna, letnia, dużo kolorów, fajne wzorki. No bardzo, bardzo, bardzo byłam zaskoczona, bo ostatnio też jakiś komentarz miałam odnośnie kotona, że tam no, słabe są te sklepy. I no, że się nie podobają, że ktoś właśnie wszedł do tych sklepów i się no, nie podobało. Ale to zależy, jaki koton. No właśnie, i my wtedy byłyśmy w takim dużym, tutaj był mniejszy, ale też był bardzo dobry. Ten prawda? Właśnie ma fajnie ubrania, no, w tym tylko kotońcu byłyśmy. Ten duży to też ma bardzo fajne, ale na przykład Forum też jest jeszcze jeden koton i tam są bardzo słabe ubrania. Ale tam malutki jest, tak. Takie tam jakby końcówki kolekcji. No, no właśnie, nie? Zależy, jaki koton, jakie dają końcówki, bo czasami zbierają te rzeczy, które się nie sprzedają i rzucają do jakiegoś sklepu, także to zależy. Tak samo jest z Elsa Waikiki de facto. Niektóre mają lepsze. No więc bardzo na plus. No i chyba tyle, nie? No. Ja jestem zadowolona zakupami. Super. Dajcie znać, co obstawiacie. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!